How you doing? Witam bardzo serdecznie, zapraszam dzisiaj na klasyczną pastę jajeczną, wersja classic. How you doing? Zapraszam. Myślę, że tak i zależy ile kto lubi, ale tak 4 jajka dzisiaj robię, nie? Do garneczka, tak żeby przykryć, nie? Trochę soli. Teraz przykrywamy, gotujemy oczywiście na twardo. Czas gotowania zależy jaka kuchenka, jaki sprzęt. U mnie to 2-3 dni, u Państwa 15 minut. Zapraszam. Będziemy potrzebować m.in. trochę pomidor, cebula, może być szczypiorek, chlebek, to jest chyba żytni, majonez i masełko. Sól, pieprz oczywiście, wiadomo, nie? Posuwamy się do przodu, widzę, że już chyba jedno nawet pękło. Nie wiem, czy je wyłowić, czy nie. Chyba jeszcze nie. Jeszcze chwilka. Hartujemy zimną wodą. Jajka kroimy tak sobie na połóweczki. Proszę bardzo. Jajka można rozdrobnić widelcem na tarce albo takim do ziemniaków. Jest najszybciej. Później można, załóżmy, widelcem, nie? Widelcem można sobie rozdrobnić te białka, ale to nie jest tak bardzo istotne. Bardzo wysoko na mojej liście od wielu lat znajduje się majonez. On ląduje. Mieszamy dosyć mocno. Oczywiście trochę soli. Jak każdy lubi. No i pieprz. Może jeszcze trochę soli. Dobra. Dalej mieszamy. Dobra, zmrojemy chlebek. Serwujemy pastę. Pomidorek. Takie dosyć cienkie plasterki, cebulka, i szczypiorek. Cebulka na jedną i szczypiorek na drugą. Trochę soli. I pieprzu. Smacznego. Bardzo serdecznie chciałem zaprosić na pastę jajeczną, wersja classic.